krajów na świecie. U nas w Radomsku mieliśmy posiedzenie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego. Z nim na tym zespole podjęliśmy kilka decyzji. Ale oczywiście, żeby w jakiś sposób uspokoić radomszczan, to chciałem powiedzieć, że póki co ani w Radomsku, ani w województwie łódzkim nie stwierdzono żadnego przypadku koronawirusa. I nie należy ulegać panice, natomiast trzeba cały czas myśleć o tym, pamiętać o pewnych zasadach, które powinny obowiązywać, czyli przede wszystkim unikać wielkich zgromadzeń, ale też zachowywać zasady higieny, często myć ręce i przestrzegać różnego rodzaju zarządzeń, które są wydawane przez służby i sanitarno-epidemiologiczne, ale też medyczne. Przede wszystkim trzeba też o tym pamiętać, że jeżeli ktoś ma podejrzenie tego, że u niego może wystąpić zarażenie koronawirusem, nie powinien udawać się bezpośrednio na oddział szpitalny ani do przychodni rodzinnej, tylko telefonicznie zawiadomić stację sanitarną epidemiologiczną, ewentualnie oddział zakaźny naszego szpitala. To jest ważne, aby tego przestrzegać. Też Państwo doskonale o tym wiecie, że rząd podjął decyzję o tym, aby zamknąć placówki oświatowe. Placówki oświatowe będą zamknięte od poniedziałku przez 2 tygodnie. My ze swojej strony również podjęliśmy decyzję, aby wszystkie wydarzenia, które są organizowane w naszych placówkach miejskich, czyli w miejskim ośrodku, w miejskim domu kultury, bibliotece, muzeum, ale też w miejskim ośrodku rekreacji, zostały wstrzymane. Od dzisiaj, od jutra nie działa już basen, nie działają różnego rodzaju miejsca, gdzie tego typu mogło być. Także nie będą działały świetlice środowiskowe. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od dzisiaj wstrzymał również wydawanie żywności w miejscu, gdzie ta żywność była wydawana, gdyż oczywiście to też może grozić w jakiś sposób rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Podjąłem również decyzję, że od soboty będzie zamknięty plac targowy. Jeszcze jutro na placu targowym odbywał się handel, bo trudno z dnia na dzień to zrobić. Natomiast od soboty plac targowy będzie zamknięty. Jeśli chodzi o urząd funkcjonuje tak, jak funkcjonował. Oczywiście zwiększamy środki bezpieczeństwa. Będą ustawione dozowniki do mycia rąk. Także jeśli chodzi o akcję informacyjną, to informujemy o tym, w jaki sposób trzeba się zachować. I te informacje w urzędzie będą również wyświetlone, podawane również w innych językach, w języku angielskim, w języku ukraińskim. Zachęcamy również petentów do tego, aby z Urzędem Miasta kontaktowali się jak najczęściej poprzez środki elektroniczne, czyli albo telefonicznie, albo pocztą elektroniczną, albo przez platformę ePUAP, czyli jeżeli nie mają potrzeby, aby bezpośrednio udawać się właśnie do Urzędu Miasta i jakieś sprawy załatwiać, to zachęcamy do kontaktu elektronicznego. I oczywiście cały czas apelujemy o to, aby te środki ostrożności zachować i w jakiś sposób bez unikać różnego rodzaju zgromadzeń publicznych.